Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możecie zweryfikować przebieg w Volkswagenie Passacie B8. W niedługim czasie opublikowałem trzy materiały dotyczące możliwości sprawdzenia historii serwisowej poprzez VIN w autoryzowanym serwisie. I jest to moim zdaniem absolutny minimum, który należy zrobić przed zakupem auta. Natomiast kolejnym krokiem jest właśnie sprawdzenie poprzez diagnostykę elektroniczną auta przebiegów zapisanych w samochodzie. I chciałbym w najbliższym czasie, jeżeli ten filmik spotka się z zainteresowaniem z Waszej strony, publikować co jakiś czas informacje dotyczące konkretnego modelu, w jakich modułach znajdują się przebiegi. Jest to tyle wartościowe, że w takim Passacie B8 często obecnie spotyka się z taką sytuacją, że na przykład przebieg w DSG nie jest zrobiony, nie jest po korekcie, ponieważ ta skrzynia jest dosyć dobrze zabezpieczona i przebiegi nie są w niej cofane. Oczywiście pewnie się to zmieni za kilka miesięcy, pod koniec tego roku nie będzie to stanowiło problemu, natomiast na tą chwilę faktycznie jakiś problem wydaje mi się, że jest, bo takie auta spotykałem podczas oględzin. Cały ten biznes polega na tym, że jak pojawia się nowy samochód, najczęściej na początku jest problem z przekręceniem licznika bądź z korektą zapisów przebiegu w jakichś innych modułach. Natomiast z czasem pojawiają się na rynku firmy, które oferują sprzęt, który umożliwia zmianę tych parametrów. Dlatego szczególnie dla nowych samochodów 3, 4, 5-letnich wykonujcie taką rozszerzoną diagnostykę właśnie pod kątem sprawdzenia przebiegów zapisanych w sterownikach. W przypadku Volkswagena Passata B8 przebieg zapisywany jest w zależności od konfiguracji auta. Jest zapisywany w DSG, jest zapisywany w wskaźnikach i jest zapisywany dla diesla w sterowniku silnika. W benzynie, jeżeli jest to benzyna w manualnej skrzyni, będziecie mieli tylko przebieg zapisany w wskaźnikach. Co więcej, na zdjęciach, które lecą podczas tej prezentacji, widzicie, jak to wygląda w praktyce. Przebieg może się różnić pomiędzy modułami nawet o kilka tysięcy kilometrów. Wynika to ze sposobu zapisu w sterowniku. Jeśli mielibyście jakiś problem z sprawdzeniem historii serwisowej poprzez ASO lub sprawdzeniem przebiegu z ubezpieczalni bądź z badania technicznego z kraju, z którego to auto pochodzi, piszcie do mnie na maila lub zostawiajcie w komentarzach numer VIN z kontaktem do siebie. Mój adres mailowy to j.tomczak21@gmail.com. Ja ze swojej strony w miarę możliwości będę starał się wrzucać kolejne filmiki pokazujące, gdzie w danym modelu jest zapisywany przebieg. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, cześć.